pan ocenia pomysł zaproszenia w związku z rocznicą powstania do Polski przedstawicieli rządów Niemiec i Rosji? Ja uważam, że Wałęsa postąpił słusznie, bo przecież to tyle lat musimy. Jeśli chcemy wejść do Europy, to przecież musimy żyć między ludźmi, między Niemcami. Musimy, bo inaczej nie mamy wyjścia. No, musimy zapomnieć. Uważam, że to jest bzdura i tego nie powinni robić. Trzeba się łączyć, chyba trzeba zapomnieć o tym, co było i połączyć trochę do czego w przyszłość. Chociaż powinniśmy się jak najbardziej z sąsiadami się dogadywać, ale wydaje mi się, że w tym wypadku należałoby jednak zachować jakoś szacunek dla tych poległych wszystkich. Osobiście nie widzę tu nic złego. Jeżeli ktoś bez, jest Niemcem czy Rosjaninem, ale bez żadnych złych myśli złoży kwiaty na grobie powstańców, nie widzę tu nic złego. Żadnego porównania. Tak samo jak oni z nami. To jest nasze powstanie, myśmy z nimi walczyli i raczej tradycyjnie ja bym sobie nie życzył w obecności. To jest chyba dobry gest dla obu krajów. Dla obu krajów i dla obu narodów, łącznie z Polski. Na pytanie zadane w Sądzie Ulicznej oraz na wiele innych odpowie nasz dzisiejszy gość. Ma 52 lata. Prawnik, historyk, publicysta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest szefem Biura Obsługi Politycznej w Kancelarii Prezydenta. Kieruje Radą do Spraw Stosunków Polsko-Żydowskich. Jest członkiem Rady do Spraw Kultury przy Prezydencie oraz dwóch nowo powstałych komitetów Polska-Rosja i Polska-Ukraina. W czasie stanu wojennego opisywał w prasie drugiego obiegu. Jest współautorem raportów Konwersatorium – Doświadczenie i przyszłość. Autor kilku książek, m.in. Powstanie II Rzeczpospolitej, prosto z wiejskiej. Interesuje się historią. Ma córkę Małgorzata. Dziś 100 pytań do Andrzeja Zakrzewskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Jest gorące, upalne, prawie saharyjskie popołudnie, więc myślę, że może w tych warunkach właściwie najlepiej będzie siedzieć w zaciemnionym pokoju i spokojnie obejrzeć 100 pytań. Chociaż nie zaproponujemy Państwu również żadnych chłodnych i obojętnych tematów, bo takimi się nie zajmujemy, ale mimo wszystko zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie. Czynny już jest telefon 622 25 25 i pod tym telefonem czekamy na Państwa pytania, które chcą skierować Państwo do pana ministra Andrzeja Zakrzewskiego. Wszystkie pytania panu przekażemy, na część z nich postaramy się, mam nadzieję, odpowiedzieć tutaj od razu na żywo i na gorąco. I a propos gorący temat, myślę, że takim właśnie tematem jest sprawa organizacji przebiegu obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Właściwie kulminacyjny moment będzie dopiero jutro, to znaczy 1 sierpnia, ale część już z tych obchodów się odbyła. Między innymi taki punkt, który wzbudził wiele emocji, a mianowicie symboliczny pogrzeb generała Bora Komorowskiego. Ja zauważyłam, że jednak ta laweta była, bo dużo było sporów. Była, bo oczywiście chcieliśmy, żeby pogrzeb generała odbył się i w sposób godny, a zarazem należny nie tylko komendantowi głównego mu Armii Krajowej, nie tylko dowódcy Powstania Warszawskiego, ale i naczelnemu wodzowi, który został na kilka dni przed kapitulacją Warszawy i przez czas pewien tą funkcję pełnił. Oczywiście spór był marginalny, dotyczył kwestii, kwestii lawety i urny. Myśleliśmy, że maleńka urna jadąca na lawecie będzie wyglądała no właśnie jakoś tak, nazwałbym to dziwnie. Dlatego postaraliśmy się, by ta urna znalazła się w trumnie i została przewieziona. I myślę, że w ten sposób rozwiązano problem. I regulamin, i właśnie odczucia społeczne tu zostały. A panie ministrze, wiele osób zastanawiało się, czemu pan prezydent nie wziął udziału w tym pogrzebie. Pan prezydent bierze udział w trzech sekwencjach uroczystości. Przypomnę, jedna odbyła się przedwczoraj, gdy spotkał się z gronem 200 kombatantów
wybitnych dowódców powstania, wybitnych dowódców Armii Krajowej i będzie brał udział w jutrzejszych uroczystościach, zarówno przedpołudniowych, jak i wieczornych. Ale ja nawiążę jeszcze do tej sekwencji filmowej, która tutaj była. Ten sondaż może to... Na początku pytanie. Na początku, co pozwoli nam tutaj też i poprowadzić tą naszą dzisiejszą debatę. Otóż sądzę, że z politykiem jest jak z historykiem do pewnego stopnia. To, co pisał kiedyś alchemik słowa Jan Parandowski, że historyk pracuje w dwóch czasach. Jeden czas to ten, o którym pisze, drugi czas, który wskazuje mu jego zegarek. I z politykiem jest chyba tak samo. Polityk musi patrzeć na wydarzenia z przeszłości, ale jednocześnie myśleć o dniu dzisiejszym i o przyszłości. Ja właśnie chciałbym o to pana spytać. Jakie korzyści polityczne odniesie Polska po nadaniu tym obchodom 50-lecia powstania takiego międzynarodowego rozgłosu? Nie chciałbym używać tutaj słowa korzyści, natomiast uważam, że umiędzynarodowienie obchodów, przypomnę, że prezydent Lech Wałęsa przed rokiem zaprosił, skierował swój list zapraszający do przywódców państw koalicji antyhitlerowskiej, także do państw, z których pochodzili lotnicy, którzy pospieszyli na pomoc walczącej w Warszawie, lotnicy, którzy startowali z włoskiej bazy Brindisi, to jest 2000 kilometrów na cały czas nad terytorium wroga, a o stratach, jakie ponieśli, nie muszę chyba tu w tym miejscu mówić. I skierował takie zaproszenie do prezydenta Niemiec jako ówczesnego przeciwnika, wroga, które to Niemcy, Trzecia Rzesza, podkreślam, Trzecia Rzesza winna była tego, co dokonano, a więc mordu na mieście i jego mieszkańcach. Dlaczego postanowił międzynarodowić obchody? Minęło 50 lat. Powiem brutalnie nawet, może to zabrzmi brutalnie, jest to ostatnia rocznica, którą będziemy obchodzić. Już w zasadzie do powstania chyba powrócimy jako z tą okrągłą datą rocznicową dopiero na stulecie powstania. W związku z tym to był ostatni moment. Dalej myśmy przez 50 lat obchodzili powstanie we własnym polskim gronie. Sam chodziłem na Powązki, pamiętam od 1947 roku z krótką przerwą, jak rodzice siedzieli na Koszykowej i obchodziliśmy te nasze powstańce czy zaduszki we własnym gronie. Panie ministrze, to zresztą chyba tu się nie wyłamaliśmy z jakiegoś takiego ogólnoeuropejskiego podejścia, bo i obchody bitwy pod Monte Cassino i Normandia również były obchodzone jako europejskie wydarzenie z zaproszeniem gości. Tak, tylko tu jest pewna różnica, o czym za chwilę powiem, między Monte Cassino a powstaniem. Natomiast jeszcze dokończę tylko tą sekwencję. Mianowicie, że obchodziliśmy tylko we własnym polskim gronie. Nikt o naszych obchodach nie wiedział. Mało tego, mało kto wiedział czy pamiętał o powstaniu warszawskim. Więcej mówiono o powstaniu paryskim. Więcej mówiono o powstaniu słowackim, niżli o powstaniu warszawskim. Natomiast jeszcze sekundkę, bo do pani pytania muszę powrócić. Pani jest gospodarzem, pani się należy odpowiedź. Mianowicie Monte Cassino to była walka regularnych armii. Tu była walka powstańcza, a co przede wszystkim? Po zgnieceniu powstania, barbarzyńskie zniszczenie miasta i zagłada jego ludności. I to jest ta różnica. Stąd między innymi ostrość polemik dotycząca tego właśnie punktu. Tak jest, proszę. Prezydent Herzog, niemiecki prezydent, wczoraj w telewizji uznał zaproszenie jak wspaniały gest Polaków. Jakie było echo z Moskwy na zaproszenie, bo tam są też dyskusje, czy trzeba by było Jelcyna zaprosić i Jelcyn nie przyjeżdża. Czy tam też było coś z tego rodzaju uznanie?
Jak powiedziałem na wstępie, wszyscy zostali zaproszeni w jednakowym terminie 8 sierpnia roku ubiegłego. Obecność prezydenta Jelcyna byłaby faktem politycznym. Nieobecność jest też faktem politycznym. Jest faktem, że przyjeżdża do Warszawy specjalny przedstawiciel prezydenta. Siergiusz Filatow, pełniący funkcję szefa administracji prezydenta, jest numerem jeden na Kremlu i przyjeżdża jako wysłannik prezydenta Jelcyna z jego też posłaniem. Prawdę powiedziawszy, to Rosjanie mieli duże kłopoty z ewentualnym skomponowaniem delegacji, bowiem no cóż, czy prezydent miałby delegować Jelcyn, czy szef lidera parlamentu? No nie. Także to jest osoba, którą jedynie mógł delegować. Proszę bardzo. Chciałbym, panie ministrze, zrobić takie do sprawy Lawety. Pan pominął tutaj jeden istotny szczegół. Otóż ta sprawa, dzięki Bogu, powtarzam, rozstrzygnęła się na korzyść świętej pamięci generała Bora Komorowskiego i jedynie dzięki protestowi wysłanemu przez niezależność... Przepraszam, że panu przerwę. Czy dzięki Bogu, czy dzięki protestowi? Dzięki od razu Bogu, panu odpowiadam. Dla pamięci Bora Komorowskiego przez protest sygnowany przez niezależne środowiska kombatanckie do Lecha Wałęsy. Ale czy mogę od razu panu odpowiedzieć? 3 miesiące temu scenariusz uroczystości przewidywał Lawetę. Ale środowiska niezależne stwierdziły zupełnie co innego. To już nie moja wina. Panie ministrze, teraz jeszcze chciałbym jeszcze zadać pytanie. Czy nadal pan uważa za słuszne zaproszenie na obchody 50. rocznicy Powstania Warszawskiego polityków tak Niemiec, jak i Rosji? Ja chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że Związek Radziecki czy i Rosja do dziś dnia nie uznała żołnierzy AK za żołnierzy i za kombatantów. Nie przyznała im należnych praw wojskowych. Niech pan wytłumaczy rodzinom poległych, zamordowanych przez NKWD, żołnierzy Armii Krajowej podczas akcji Burza, konieczność zaproszenia polityków Rosji na tą uroczystość. Ja nie mówię o konieczności. Proszę pana, ja często teraz powtarzam, że my na powstanie warszawskie nie możemy patrzeć w oderwaniu od pewnego procesu historycznego. Na powstanie warszawskie musimy patrzeć jako fragment owego procesu, mając na uwadze to, co było przed powstaniem i co było po powstaniu. Przed powstaniem był pakt Ribbentrop-Mołotow, był 1 września, ale i 17 września. Były obozy koncentracyjne z obozem oświęcimskim jako symbolem, ale i sowieckie łagry z Katyniem też jako symbolem. Były rozstrzeliwania tu i były rozstrzeliwania tam, deportacje. Po powstaniu, w wyniku którego uległa zagłada, miasto uległo zagładzie. I ponieśliśmy takie, a nie inne straty w takich, a nie innych okolicznościach i nikt nikogo nie zamierza za to rozgrzeszać. Nikt nie mówi o niepamiętaniu. Chcemy pamiętać. Zbrodniarzy nie rozgrzeszamy. Wchodzimy na drogę pojednania. Natomiast po powstaniu była Jałta ze wszystkimi tego dyktatu jałtańskiego konsekwencjami. I dalej. Często teraz powtarzam. Wojna nie kończy się wtedy, kiedy milkną strzały. Wojna nie kończy się wtedy, nawet kiedy zostaje podpisany traktat pokojowy. Wojna kończy się wtedy, gdy nikną przyczyny, które ją wywołały. Te przyczyny, generalnie rzecz biorąc, nie wchodząc w szczegóły, tkwiły w hitleryzmie, w faszyzmie niemieckim i w totalitaryzmie sowieckim. Związku Radzieckiego już nie ma. Niemcy są zjednoczone i nie są III Rzeszą, nie są spadkobiercą III Rzeszy, lecz tej III Rzeszy z zaprzeczeniem. Mur berliński legł w gruzach. Ład pojałtański także. Kiedy mamy wyjść naprzeciw? Nie uprzedzajmy faktów. Zaczekajmy do dnia jutrzejszego. Zobaczymy, co powiedzą jutro przy pomniku powstańców warszawskich prezydent Roman Herzog i Sergiusz Filatow. Panie ministrze, ja bym wrócił do tej sprawy. Otóż sondaże, co prawda nie wykazuje jednoznacznie, czy większość społeczeństwa jest za zaproszeniem prezydentów Niemiec i Rosji, czy przeciw. Ale te same sondaże twierdzą, że większość starszego pokolenia, większość kombatantów jest zdecydowanie przeciw temu zaproszeniu.
Czy nie sądzi pan, że tutaj dokonano pewnego gestu politycznego, abstrahując od jego wagi? I odbyło się to kosztem szacunku dla tych kombatantów, dla których chyba te obchody są przede wszystkim przeznaczone. Proszę pana, czy ma pan jakiekolwiek zastrzeżenia do dotychczasowych obchodów, to znaczy do tego fragmentu, który się odbywał do dnia dzisiejszego, do godziny 16? Nie, ja mówię o samym zaproszeniu. O samym zaproszeniu. Niemiec i Rosji. No. Fakt oczywiście już jest miniony w jakimś stopniu, ale jeszcze echo jego jest ciągle aktualne. O pewnych przesłankach, które sprawiły, że prezydent Wałęsa zdecydował się na owe zaproszenie, już powiedziałem. Prezydent jest politykiem. Dzisiaj napisała w dzisiejszej Gazecie Wyborczej Małgosia Szejner, nawiązała do pięknego wiersza Szymborskiej, mojej ulubionej poetki, w Biały Dzień. I tam napisała, że rozpacz osobista człowieka bezpośrednio po dramacie, to znaczy tu w tym wypadku po powstaniu, po 50 latach zamienia się w dramat pokolenia. I po prostu musimy już patrzeć jednak z pewnej oddali na to. Proszę pana, czy byli konsultowani powstańcy, kombatanci? Mogę państwa zapewnić, pana i państwa zapewnić, że tak było. Zresztą na łamach swoje zdanie ujawnił nie kto inny jak kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański. Mówił o tym, już tylko jeszcze jedno nazwisko, mówił o tym, między innymi na spotkaniu Komitetu Honorowego, ostatni dowódca parasola, pan Zapadko-Mirski. No ileż można jeszcze nazwać? Ja myślę, że wzorcem dla nas mogą być stosunki niemiecko-francuskie. Francuzi zrobili 14 lipca swoje święto, defiladę wojskową, na którą zaprosili również wojsko niemieckie. Myśli pan, że kiedyś może dojść do takiej sytuacji? Więc ja jestem w ogóle przeciwnikiem defilad i dlatego nieprawdą jest, że miała się odbyć jakaś defilada kombatantów, to od razu. Zresztą nie byłoby to nieludzkie, jeśli by ludzie w wieku, wiadomym wieku, mieli maszerować. Natomiast na pewno dla nas pewnym wzorcem, do którego zmierzamy, jest wzorzec stosunków niemiecko-francuskich. Żeby tak się układały na tym poziomie stosunki polsko-niemieckie. Ja tu wrócę może do takiego zdarzenia, do takiego epizodu. Mianowicie na ostatnim spotkaniu siedmiu prezydentów tego regionu, gdzie towarzyszyłem Lechowi Wałęsie, doszło do spotkania z prezydentem Weizsäckerem. I w pewnej chwili prezydent Weizsäcker powiedział: panie prezydencie, ja wiele zrobiłem w ciągu swojej prezydentury w dziele pojednania polsko-niemieckiego. Chciałby Wałęsa tak podobnie jak Adenauer w dziele pojednania francusko-niemieckiego. Panie prezydencie, chciałbym zakończyć swoją prezydenturę silnym akcentem polskim. Chciałbym przyjechać do Warszawy. I Weizsäcker przyjechał, miał odczyt Fundacji Batorego, a następnie spotkał się z prezydentem. Panie Przewodniczący, tutaj wspomniałem przed chwilą o nieobecności prezydenta Wałęsy na jednej z ceremonii wygłasowych uroczystości, ale nie zauważono również polityków i z lewej strony sceny politycznej, i z prawej strony, czy potrzebne były jakieś zaproszenia specjalne, żeby ludzie mogli oficjalni przedstawiciele życia politycznego uczestniczyć? Nie, zaproszeń, gdy chodzi o dotychczasowe uroczystości, nie było specjalnych, każdy może uczestniczyć. W jutrzejszych również, oczywiście ze względu na to, że plac Józefa Piłsudskiego, a także plac Krasiński ma określoną pojemność, więc żeśmy za pośrednictwem przede wszystkim organizacji kombatanckich, bo jest to uroczystość dla nich przecież, ku ich czci i dla nich organizowana przede wszystkim. Młode pokolenie może oglądać to na ekranach telewizorów. Rozprowadziliśmy te zaproszenia, oczywiście na jutrzejszą te części oficjalne ze zrozumiałych względów zostały wystosowane zaproszenia do świata politycznego polskiego, także do wszystkich segmentów władzy państwowej. Natomiast do tej pory każdy mógł być. Rzeczywiście nie pan pierwszy,
zwrócił uwagę na nieobecność zwłaszcza lewej strony polskiego parlamentu. Panie ministrze, ja chciałam troszeczkę odejść od tematu powstania warszawskiego. Czy pana zdaniem kwestia tych zaproszeń i reakcja strony rosyjskiej, strony niemieckiej to nie jest troszeczkę odbicie stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich? Bo z tym zaproszeniem prezydenta Jelcyna też nie było tak po prostu. On najpierw powiedział, że nie przyjedzie, bo dostał za późno zaproszenie. Nie mówiąc o Jelcynie, wizyta premiera Czarnomyrdina, która się ciągle odwleka i to zdaje się nie z winy strony polskiej. Dlaczego te stosunki polsko-rosyjskie tak wyglądają? Pan jest członkiem Komitetu do Spraw Stosunków z Rosją. Wie pani, będąc niedawno w Moskwie, rozmawiając właśnie z Sergiuszem Filatowem, mu powiedziałem, że stosunki mamy wspaniałe, ale jednocześnie coś tutaj nie gra. I chyba tak jest. I myślę, że po prostu reakcje rosyjskie są związane też i z sytuacją wewnątrz, no, rosyjską. Tam są ruchome piaski wciąż jednak. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, by nie powiedzieć miesięcy, sprawy te nabiorą nowego impulsu. Ale nie chciałbym o tym w tej chwili mówić. Natomiast wiem, że Sergiusz Filatow przyjeżdża z pewnym pakietem spraw. Natomiast, widzi pani, tak się składa, że ja interesuję się nie tylko ze względu na urząd, który pełnię w kancelarii, ale też i ze względu na swoją profesję i dlatego, że jestem po prostu Polakiem, sprawą katyńską. Otóż przeprowadziliśmy 2 tygodnie temu rozmowy, podaliśmy szczegółowe terminy, termin 10 dni, że sprawa ta zostanie wyjaśniona, kwestia ekshumacji, ustanowienia pełnomocnika, kosztów. Równo w ciągu 10 dni faksem Moskwa zawiadomiła nas o wszystkich naszych postulatach. Panie ministrze, na tę niechęć wobec zaproszenia prezydentów Rosji i Niemiec, zresztą niechęć nie tylko wyrażaną przez kombatantów przeciwko, jest 54% społeczeństwa według jednych z badań, nakładają się takie wyniki badań, jakie Pentor przeprowadził na zlecenie naszej redakcji z okazji 50-lecia obchodów powstania, z których wyłania się dość nieszczególny, taki anachroniczny, bogoojczyźniany, ksenofobiczny model patriotyzmu, jaki kultywują Polacy. Według wyników tych badań dobry patriota to Polak katolik, hołdujący zasadzie Polska dla Polaków, niechętny penetracji obcego kapitału, na przykład taki, który... Czy pana zdaniem te obchody przełamujące dotychczasowy model takiej prywatności kultywowania powstania warszawskiego mogą przyczynić się do przełamania, unowocześnienia modelu patriotyzmu polskiego, czy też tylko będą przejawem rozziewu między tym, co uważają elity, a tym, jaka jest wola mas? Czy w ogóle zastanawiał się pan nad takim pożądanym modelem patriotyzmu polskiego w nowoczesnym? Ja jako historyk mam do rocznic stosunek bardzo ambiwalentny. Jako historyk powiem, że Jupitery rocznicowe i jubileuszowe werble nie sprzyjają refleksji. Natomiast jako urzędnik robiący w polityce uważam, że z kolei rocznice pozwalają większej niż zazwyczaj to można publiczności przedstawić wydarzenie, człowieka, problem. I tak jest w istocie. I myślę, że zarówno oddanie czci poległym powstańcom w sposób niezwykle godny, o co staraliśmy się zadbać z jednej strony. Po raz pierwszy, bo historia, przez duże H historia, nie dała do tej pory szansy w ten sposób, jak do tej pory, jak w ciągu tych 3 dni ostatnich to czynimy, oddać hołd poległym powstańcom. Więc z jednej strony uczczenie powstańców, z drugiej strony umiędzynarodowienie obchodów, myślę, że w jakiś sposób spowoduje inne widzenie powstania. Bo jeśli jutro przedstawiciele różnych państw dokonają oceny moralno-politycznej zarówno tamtego wydarzenia, jak i stosunku swoich państw do tamtego wówczas wydarzenia i stosunku dzisiejszego
swoich państw do tamtego wydarzenia, myślę, że to na stan świadomości społecznej nie pozostanie bez wpływu. Panie ministrze, ja chciałem zmienić na chwileczkę temat, odejść od sprawy powstania. Chciałem pana zapytać jako szefa